trzy pszułeczki na kolejnym odcineczku z prawdziwego życia. Dzień dobry, pszułeczko. Witam cię, Palionie. Dzisiaj bardzo smutna informacja, widzowie. Ostatnio, no widzieliście dobra, tą lalkę. Przerwij, wiesz co się dzieje? Co? Zobacz tam. Yo, widzowie, zobaczcie. Tak jak mówiłem, ja jej nie brałem z domu. Ona została w moim domu i zobaczcie. Podejdź. Ale czekaj, zanim to zrobimy i podejdziemy do tej lalki, widzowie muszą zostawić ten czerwony przycisk subskrybuj na YouTubie oraz łapeczkę do góry. Dlaczego tego jeszcze nie zrobiliście? To ja nie rozumiem, ale dobra, teraz już zrozumiałem, widzowie, łapeczka, subskrypcja i zaczynamy ten szalony odcinek i przygodę. W każdym razie, teraz mamy tutaj tą lalkę. Ona się przeteleportowała z mojego strzelego domu i ona jest na górze. Zobacz, co ona robi. Nie dotykaj! Palion, co ty robisz? O kurde! Ale co ty zrobiłeś? Ja się boję, czekaj. Jest jakaś ona, ta lalka. Czekaj, ja cię podam i ty ją dobra, trzymaj, dobra, ale tak na spokojnie. Nie rzucaj tę lalkę, bo ja się boję, widzę. Nie rzucaj. O, czekaj, ona jest jakaś bardziej agresywna, mi się wydaje. Tak jak mówił Yeti mówił, że ona skrywa wiele sekretów. Ale żeby ona była taka agresywna, ona chyba chce mi coś zrobić. Widzowie, czekajcie. Lalko, zostaw, nie uspokój się. Czekajcie, nie mogę jej wyrywać z rąk. Ej, stary, może idź sprawdzić, co się z nim stało, bo... Ej, ty żyjesz tam, Marek, halo? Mega dziwne. Halo? To jest wszystko git? Co ty? Nie. Co ci jest, ty? Nie jest w porządku! Co ty robisz? Zobaczcie, co mi się stało! Ta lalka! Ona jest... Czekaj! Leziął ode mnie! Ja wyrzuć ją, dobrze! Idź tam, no to biegnij od mnie, czekaj! O nie! Szybko wystawię! Ja nie mam siły! O matko, ona mnie zaatakowała! O nie! Nie jest dobrze! Widzowie, co ja mam teraz zrobić z tym? Zobaczcie, jak to wygląda! Ej, to jest straszne! A, wszystko mnie boli! Ja muszę trzymać tą ranę! Nie jest dobrze, nie, to już jest przesada! Widzowie, nie, teraz to już jest koniec! Ja chciałem się zapytać Yetiego, co to jest ta lalka? Ale jak ona ożyła, ona mnie zaatakowała i zraniła mnie, to już jest przesada. Teraz to jest koniec. Ja idę do Yetiego i po prostu muszę dowiedzieć się, co to jest za lalka i jak uratować moje życie. Ja jestem zagrożony, widzowie. To mnie może, ja nie wiem, czy to może być jakaś choroba. Ja mogę dostać jakieś wścieklizny, czy co? Jak się zamienić w Yetiego? Oj nie, nawet tak nie mów. Nie, to jest niemożliwe. Nie, jestem pszczółką, a nie jestem jakimś Yetim. Widzowie, to jest naprawdę przerażające. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Czy może powinniśmy, może nie mówmy o tym Yetiemu. Może to się zagoi, ale z drugiej strony to mnie tak boli. Muszę coś z tym zrobić. Widzowie, napiszcie mi w komentarzach, co ja mam z tym zrobić, bo ja nie mam pojęcia. A my przechodzimy do Minecrafta i muszę się dowiedzieć od Yetiego, co on ode mnie chce i jak to po prostu rozwalić, jak się wyleczyć. Ała, widzowie, jesteśmy, dopiero co przyszliśmy z prawdziwego życia, a ja dalej mam tą ranę. Zobaczcie tutaj, ała. Ej, zobaczcie, widzicie to, o matko. Ja nie mogę, nie poszłem z tym do żadnego szpitala, do jakiegoś doktora walić to. Ja powiedziałem, że muszę z kolegami tutaj wejść na Minecrafta i po prostu z nimi to porozmawiać. Słuchajcie, Dave Palionowy, co się stało w tym prawdziwym życiu? Ta maskotka mnie zaatakowała. To był Yeti? Jakaś upętana, ja bym na twoim miejscu, nie wiem, nie dotykaj już jej po prostu. Ale ty wiesz o tym, że ta maskotka jest tutaj u mnie w domu? Normalnie ona jakby się teleportuje cały czas. Ja nie rozumiem, jak ona ma takie właściwości, ale dzisiaj Yeti jest na serwerze. I ja sobie powiedziałem, że ostatecznie musimy to rozwiązać, tą sprawę, bo tak być po prostu nie może. Że co on robił, widzowie? Dlaczego on tą maskotkę mi wysłał do mnie? Czemu ona się mnie uczepiła, nie Paliona? Czemu ta maskotka się nie uczepiła ciebie, Palion, co? Dlaczego? No, bo ja ją trzymałem za paluszek. Ja ją trzymałem za paluszek i rzucałem ją do ciebie. No tak, w sumie masz rację. Ej, ale Palion, słuchaj, ja wczoraj spytałem się Marka na odcinku, czemu nie wsadzić tej maskotki do piekarnika. No i dlaczego, Marek, tego nie zrobiłeś? Wiesz, dlaczego tego nie zrobiłem? No bo ja się boję, że ona żyje i ona wyjdzie z tego piekarnika i jakieś złe rzeczy zrobi. Chociaż Palion, spalion. Ej, ale to jest też w sumie. Ej, albo słuchajcie, albo może ją rozciąć, co? Ej, co ona ma
w środku. Ej, to będzie powalone. Dobra, nie, widzowie, na razie tego nie zrobimy. Teraz chciałbym dowiedzieć się od Yetiego, chciałbym usłyszeć od tego pięknego przyjaciela naszego, który mieszka tam sobie gdzieś w piękny tym śniegu. Piękny przyjaciel, no ja nie wiem, skąd ci urwałeś. Nie, no żartuję, no to sarkazm, to sarkazm. Halo, nie mówię tego naprawdę, no chodźmy, musimy jakoś zdjąć tą klątwę, czy cokolwiek to jest, co na mnie ciąży. Szybko, lecimy do tego Yetiego, widzowie, razem tutaj z Padionem oraz Dave'em, no i mam nadzieję, że ten Yeti będzie miał rozwiązanie na mój problem, no bo on chyba tą lalkę przysłał, prawda? I ja teraz nie wiem, jak jej się pozbyć, no ona cały czas tutaj jest. Ja serio, próbowałem wszystkiego tak naprawdę, próbowałem ją odstawić po prostu za do mnie, wyrzucałem ją przez okno, ją wyrzucałem, a ona do mnie wracała po prostu, no uczepia się jak nie wiem co, naprawdę uczepiła się mnie naprawdę dobrze. Ja nie wiem, nie czy widzę ona... Yetiego. Nie, tego nie widzisz? O, czekaj, ale bo to on jest w domu, on jest w tym domu. Halo, Yeti! W tym takim, nie w jaskini, w domu swoim, o matko, czekajcie, może Yeti będzie mieć jakieś wyzwanie, może, albo z tą raną on coś musi mi pomóc. No nie wiem, widzowie, pomocy, potrzebuję pomocy. Szybko, idziemy do Yetiego. Halo, Yeti, dobra, przychodzę. Ej, boli mnie cały czas ta rana, Yeti, masakra. Słuchaj, ej, stała się... Co ty powiedziałeś? Nie, czekaj, Dave, czekaj, on, Dave tego nie chciał, musisz mi pomóc, zostaw go. Jak nie chciał, chciałem, walić go. On pod wpływem impulsu. O ciebie walić. Co to jest, no? Nie wiem, ej, słuchajcie, musisz mi pomóc, Yeti, muszę ci opowiedzieć, co się stało, bo ty nie wiesz, nie rozmawialiśmy o tym. Jest normalnie ta maskotka Yetiego twoja, nie? Ja ją w prawdziwym życiu zobaczyłem i słuchaj, ona się mnie uczepiła, ona jest jakaś przeklęta i nawet mnie zaatakowała. Yeti, musisz coś z tym zrobić. Co no jest z tą lalką nie tak? Powiedz mi. No ona, ta lalka jest opętana, co ty myślałeś? Bo ja nie wiem. Ty myślałeś, że nie wiem, że to jakaś zwykła lalka, że jestem jakimś dzieckiem, który sobie, nie wiem, bierze lalki, które są zwykłe, czyli podzielą? O matko, ja nie mogę, Yeti, zostaw mnie, nie, czekaj, ale to w takim razie, nie no... Nie bij mi przyjaciela, ty. Nie, zostaw będę, mnie, będę. Ale wiesz, co ona mi zrobiła dzisiaj? Ona mnie zaatakowała, ty to rozumiesz, Yeti? Ja prawie umarłem. No i dobrze zrobiła, no. Ty dobrze zrobiła. Się lepiej z nią no, w bzyku ma ogromną ranę, nie tak jak ty. Nie, no właśnie, widzę, no, ale co mnie to, no. Nie, Yeti, błagam cię, no nie wiem, musi być... O, to jest sypki śnieg, zaraz, dobra, sam tutaj skończysz tutaj w sypkim śniegu jako zimny Yeti skończysz. O nie, o, ty zginiesz? O nie, dobra, palion, ja nie wiem, powinieneś go zostawić. Czekaj, nie bij Yetiego, bo on... Ja nie zginę, przecież to jest ciepłe. Zaczekaj, Yeti, ja... Dobra, to wejdź do tego śniegu i postój tam długo. Nie, chwila, zanim postoi, Yeti mnie musi wyleczyć, czekaj, panion, możemy zaraz zabić tego Yetiego, tylko on mi musi powiedzieć, jak tą ranę zdjąć, do Yeti. Nie, no nie mów, nie zabijemy, pomóż Yeti, nam. Nie. Yeti, posłuchaj, ja mam do ciebie prośbę, no musisz, nie wiem, jest jakiś sposób, nie wiem, może wejść do śniegu muszę. Ale sposób to zawsze jest, ale to nie znaczy, że ja nie wiem, że ja ci tak po prostu ten sposób dam, czy coś, no kurde. Co? Jak to? No nie, no Yeti, proszę cię, to co muszę w takim razie zrobić, żebyś ty, nie wiem, no pozwolił mi, żeby ja się wyleczył, no bo ja nie mogę z taką... Powiedzieć? Dobra, przede wszystkim musisz powiedzieć, że żaba jest głupia. Ale jak to? Ale to jest żaba? Ale no, dobra, no, ale no, to no. Nie musi być Dave, dobra, żaba jest głupia, ale tu nie chodzi o Dave'a. No ale to nie chodzi o ciebie, no zginę zaraz. To będzie chodziło o mnie. To nie chodzi, wiesz, że jest żaba na tym świecie? To nie chodziło o ciebie, ty, Dave'ie. Zostałem urażony. Nie, zostałeś... Spokojnie, to ale nie powiedział prawdę, to mi się podoba. Dobra, więc spełnij jak dobra. Dobra, nie jest kimosie. Przede wszystkim, to musisz wykonać jakieś rzeczy, no, jak ta lalka była robiona, no po prostu tam były normalne, więc musisz być w tym sypkim. Ja to, ale ja ostatnio byłem w tym sypkim śniegu i nie wiem, czy mi to pomogło, dobra. Ej, wypuśćcie mnie! Przede wszystkim musisz mnie wypuścić! Czekaj, nie, to się chyba nie uda. Wypuśćcie mnie! Czekaj, błagam, palion, pomóż temu Yetiemu, nie no, tak być nie może, no szybko, musimy pomóc Yetiemu. Jak pomóż, jesteś nienormalny? Ej, bo ja zginę, jak on mi nie pomoże, szybko, Yeti, wychodź stąd, Tutaj jesteś, wychodź stąd, ej, dobra, nie, czekajcie, no jak ty zabijesz Yetiego, palion, to ja się nie dowiem, jak... Ej, no ale nie niszczy sypkiego śniegu! No i zniszczy wszystko. Skoczyłem tutaj, jestem już mega nisko, no nie wiem, ja nie mam już więcej sypkiego śniegu, o nie, woda tu jest, ale ta woda jest zimna w ogóle, okropna jest ta woda. O, no i super. Nie, ja chcę stąd wyjść, ej, wyjść po nocy! Ja nic nie widzę, ej, to jest ciemno. Możesz tam zostać. Nie, ja chcę stąd wyjść, ja muszę, ej, ale ta rana nie pomaga, Yeti, jak tą ranę jakoś, nie wiem, ta rana musi mi zejść, no czy ja umrę od tej rany? Jest, błagam, powiedz bzykowi, jak ma tą ranę wyleczyć, bo inaczej się zabije, no proszę. A masz może miodek? Miodek? Ty, no nie mam miodka, ale w sumie mogę mieć, bo nie ma pszczółek na palionowie. Ty, nie gadaj, że miodek mi pomoże. Miodek mi może pomóc?
Musisz go przynieść. Albo może miodek na tą ranę jakoś nałożyć muszę, ty, ja nie wiem, ale ja nigdzie nie mam miodku. Ej, wy macie panowie miodek przy sobie? Nie, no dobra, nie będziecie mieli, to jest niesamowite. Nie! Ja nienawidzę miodu. Jak to nienawidzisz miodu? O, ty nie, dobra, to ja jestem naprawdę obrażony, mi jest smutno i to mega smutno. Nie, no, ja nie mam miodu teraz, ty, to ja nie dam rady, ty, ale powiedz mi, nie no, Yeti, co ja muszę zrobić, powiedz mi z tym miodem, bo ty masz jakąś tajną recepturę na ten miód, czy ja mam go, nie wiem, miałem go wypić po prostu, czy ja mam go nałożyć sobie na tą ranę, co ja mam zrobić, no? Przede wszystkim musisz Musisz wypić miodek. Nałożyć, wiem, ale nie, wracając, musisz wypić miód, no. Nałożyć miód na ranę, a następnie... Co? Go spalić. O nie, i wypowiedzieć zaklęcie. Jakie zaklęcie? Nie wiem, obojętnie. Że co? Obojętnie, jakie zaklęcie? Obojętnie! O nie, ej, dobra, to zaklęcie, ja nie wiem, widzowie. To zaklęcie musi trwać przynajmniej 5 sekund, inaczej nie zadziała. A ma chwalić Yetiego, czy ma Yetiego tutaj gardzić Yeti? Chwalić Yetiego, Jetowice i walić żabę. O masakra, o nie. Ale to nie chodzi o ciebie, no ty Dave'ie, ja nie rozumiem, no. To jest pocisk we mnie. To nie chodzi o ciebie. Musisz powiedzieć, na końcu, na sam koniec musisz powiedzieć, walito, żabito. I wtedy okej, zadziała. Dobra, ale nie mam miotku, a bez miotku zadziała? No to nie obchodzi mnie to, no oczywiście, że nie zadziała, masz ogarnąć miodek, nie wiem jak to zrobić. O matko, no jak ja to zrobię, no nie zrobię tego, nie wiem, ty masz jakiś miodek schowany tutaj, bo ja nie mam nigdzie miodu, ej, halo! Jezus, jak zwykle ja muszę wszystko robić, no oczywiście, że mam miodek. No co, no dobra, ale Yeti, no ja jest nie miód, byłem... Ja nie byłem przygotowany, ej serio, no naprawdę? No tu, w tej skrzynce masz miód! No chodź tutaj, masz butelkę, weź tylko dobra, i ten. Ja mam, dobra, mam już butelki, dobra, już, czyli czekaj, czyli mam tutaj, mam wypić ten, nie, mam po prostu zatańczyć, tak? Ja szybko, też mam. Za mną, bzyku! Zatańczyć, no tu, wejdź, masz butelki, masz już ten, masz już z miodem, no mam już no, wszystko. No, dobra. No. Dobra, tańczyć, okay, wypowiedzieć dobra. Zaklęcie pięciosekundowe, okay. A na koniec powiedzieć walito, żabito okay, i wyrzucić dobra, cały dobra. Miód tu. Cały, no dobra, widzowie, ho, uga buga, Yeti jest najlepszy, Jatowice są super, wyrzucam miodek cały i uwaga, walito, żabito. Dobra, już, czekaj, a co się dzieje, ej, dobra, chwila, dobra, i faktycznie chyba troszeczkę mnie przestała boleć, ale no nie jest za dobrze, masz rację, chyba jest trochę lepiej, widzowie, jest trochę lepiej. No nie, oczywiście, że jest lepiej. Nie wiem, no jakoś, o trochę, już mnie nie czuję bólu aż tak, ale dobra, no i tak nie jest kolorowo, no Yeti, trochę mi to pomogło, jak do jutra nie zejdzie mi ta rana, to naprawdę, to ja do ciebie przyjdę osobiście, nie? Przyjdź, ale mówię, że zadziała, czy ja cię kiedyś okłamałem, rozumiesz? No w sumie, ja cię kiedyś okłamałem, nigdy! No chyba parę razy, ale dobra, nieważne, teraz ci uwierzę, dobra, trzymaj się Yeti i ja stąd idę, ja wracam na to, ja wracam, na razie, ja cię kręcę, widzowie, to jest po prostu powalone, serio, chodźcie stąd, panowie, wracamy na to palionowo, ja nie wiem, ta rana faktycznie, widzowie, przestała mnie trochę boleć. Jest lepiej na pewno niż na początku odcinka, więc czekam do jutra, jak ona mi nie zejdzie, to ja mi muszę do Yetiego jakąś poważną operację z nim zrobić, a jak nie, a jak mi zejdzie, to będzie naprawdę superowo. W każdym razie, widzowie, ja myślę, że to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie, pamiętajcie, że odcinki są codziennie o 18:30 i pamiętajcie o łapeczce, subskrypcji, widzimy się już jutro, trzymajcie się, pa pa! Pozdro!